Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj wrócić do tematów związanych z kulturą, a konkretnie chciałem omówić wiersz, piosenkę Tam na błoniu błyszczy kwiecie, uchodzącą za polską pieśń patriotyczną. Zawsze mnie ta piosenka ciekawiła, dlaczego właściwie ona jest piosenką patriotyczną, skoro no to jest taka banalna piosenka mówiąca o zalotach żołnierza do jakiejś dziewczyny. Po drugie, zastanawia mnie kwestia języka. I wiem, że nasz język, nie mówię tutaj tylko o języku polskim, tylko w ogóle o języku ludzkim, nie dookreśla precyzyjnie pewnych spraw, pewnych rzeczy i trzeba tym językiem jakoś manipulować, czy tworzyć jakieś podjęzyki fachowe, aby jak najlepiej, jak najbardziej specjalistycznie określać pewne dziedziny życia, pewne dziedziny świata, które nas otaczają. Co zauważyłem? Nazwałem mój kanał Natura i Kultura. Kultura i Natura. Właściwie mogłoby być i tak, i tak. I zauważam, że wśród moich znajomych, czy nawet przyjaciół, pojawiają się głosy zdziwienia, jeśli mówię językiem bardziej specjalistycznym. I tym językiem próbuję określać no, świat, który mnie otacza. O co tutaj chodzi? Jeżeli na przykład no, troszkę znam się na botanice, jestem takim amatorem w zakresie polskich roślin dzikich, to ludzie związani bardziej z kulturą są zdziwieni, że mówię językiem specjalistycznym, związanym z naturą. I z drugiej strony jest to samo. Ludzie znający się bardziej na naturze, z którymi dyskutuję językiem w miarę specjalistycznym na temat natury, są zdziwieni, że używam również języka, który jest językiem w sposób specjalistyczny określający kulturę, muzykę, literaturę. Jak to jest? Właściwie tych języków w ramach jednego języka polskiego, ale nie mówmy tutaj tylko o języku polskim, ogólnie mówmy o języku ludzkim używanym przez nas. Czy to będzie polski, czy niemiecki, czy angielski, to właściwie sprawa jest podobna, bo każdy język rozwinięty posiada swoje podjęzyki, swoje nie tylko żargony, slangi, dialekty, ale też języki specjalistyczne tyczące się danej gałęzi nauki, danej dyscypliny, wiedzy itd. Ale tak sobie pomyślałem, nie tylko język jest tutaj ważny. No przecież wiemy dobrze, że ważna jest intonacja, ważne jest aktorstwo, sposób, w jaki deklamujemy czy mówimy, tembr głosu. Ważnych jest jeszcze wiele, wiele innych aspektów, nawet nasze samopoczucie. To wszystko wpływa na odbiór przez słuchaczy. Również ważne są gesty.
ważne jest napięcie mięśni twarzy, mowa ciała i tak dalej, i tak dalej. Ale wróćmy do tematu wiersza Tam na błoniu błyszczy kwiecie. Jest to wiersz Franciszka Kowalskiego, takiego już zapomnianego poety z wieku XIX. On urodził się w 1799 koło Berdyczowa, więc był takim poetą nieco prowincjonalnym. Później przez pewien czas był w Warszawie, był guwernerem, był tłumaczem, miał zasługi w tłumaczeniu Moliera. Kształcił się w liceum krzemienieckim, więc był człowiekiem no, wykształconym. W liceum krzemienieckim kształcił się też przecież słowacki. No i w roku 1831 w swoim zbiorze Miecz i Lutnia Franciszek Kowalski wydał trochę tych swoich wierszyków, między innymi wiersz Tam na błoniu błyszczy kwiecie, który tam po licznych zmianach stał się piosenką, jak powiedziałam, uchodzącą za pieśń patriotyczną. No właściwie tutaj nie ma ani nic o zwycięstwie, ani nic o Polsce, tylko jest tam jakiś ułan, który umizga się i tam prosi o buziaka i co? No, no nie jest to wiersz wysokiego lotu, ale ja tutaj nie chcę szydzić, nie chcę drwić z tego, że no, Franciszek Kowalski nie miał wielkiego talentu. Chcę raczej zwrócić uwagę na to, że ten wiersz, mimo że nie był jakiś wspaniały, wywarł duży wpływ, stał się pieśnią, był wielokrotnie śpiewany, a poza tym, i tutaj się zaczyna moja część taka subiektywna. A poza tym, słuchajcie, użyję swojego głosu, żeby ten wiersz zinterpretować. I użyję swoich skojarzeń, żeby go zinterpretować. To taka moja przedmowa. Czy wiersz Tam na błoniu błyszczy kwiecie? Jest pieśnią patriotyczną, żołnierską. Jak można interpretować ten wiersz? Tam na błoniu błyszczy kwiecie, stoi ułan na wedecie. A dziewczyna jak malina niesie koszyk róż. I już. Ale zapraszam na następne odcinki.